nie chce mi się wierzyć, że znowu to może się zakończyć jakimś wynikiem 16-4. Ale mam takie samo podejście jak ty. Trudno wierzyć, że tutaj zobaczymy dominację jednej ze stron. Dla FaZe oczywiście sam start po stronie ofensywnej nie będzie łatwym zadaniem. Jeżeli Players będzie nadal prezentowało tę wysoką skuteczność w defensywie, to znów możemy być świadkami naprawdę jednostronnej pierwszej części spotkania, ale oczywiście po zmianie stron wszystko powinno wrócić do normy. Cały czas wierzymy jednak, że FaZe będzie w stanie postawić opór i tutaj rzeczywiście pierwsze 15 rund zagwarantują nam sporo emocji, a jak będzie, rozpoczyna się runda pistoletowa, ale na razie bardzo spokojnie. No i widzimy, że decyzja jest taka, że jednak Players chce wypracować sobie należytą zaliczkę po stronie broniącej, a FaZe rozgrywa to wszystko na spokojnie. No i już jednak Robs kapitalnie, fenomenalnie na Fanny musiał skapitulować. Axil będzie pilnował już tego, co dzieje się w okolicach długiej, no ale Broki tutaj jednak nie sprawdził, do samego końca nie wytrzymał. Axil z dwoma eliminacjami, czy będzie trzeci frag? Tutaj ucieka, gra na czas, pozwala swoim kolegom przerotować i ta ostatnia pestka, no przesądziła o tym, że Robs nie miał nic do powiedzenia. Karrigan jeszcze próbuje, ale zostaje on w tym momencie sam w sytuacji dwóch na jeden. Granat odłamkowy dorzucony na środek i tu spore obrażenie zadane. Karrigan już tylko 32 HP. Axil z M4 w dłoniach. Przekonajmy się zatem, ile tych fragów na środku zdobędzie, bo za parę chwil pod jego celownikiem może pojawić się kilku rywali. Na razie jednak nieskutecznie, nieco szybciej pod długą, gdzie ustawiony jest snajper drużyny FaZe. No Karrigan z tym scoutem za każdym razem, kiedy tylko jest możliwość oczywiście, aby zagrozić na forsie. Chociaż na razie nie obserwowaliśmy tej jednej rundy, która mogłaby zagwarantować zamieszanie w szeregach ekipy przeciwnej. Na razie wszystko układa się zgodnie z planem Players i również ta druga runda się otwiera tak, jak tego by chcieli. Starań z kompletnym fullem, ale rezultatu 3-0 powinniśmy się tutaj spodziewać i taki prawdopodobnie za parę chwil nastąpi. Oczywiście dla terrorystów ważne byłoby poszukanie kilku eliminacji, aby ta ekonomia rywala nie była na wysokim poziomie, a te granaty odłamkowe zaraz dorzucone mogą wywołać troszeczkę zamieszania na fali. No zobacz, tutaj brakło dosłownie pół sekundy, a on wszedł idealnie pod ten deszcz dorzuconych granatów. Dokładnie, ale tutaj widzimy, że Hobbit był w stanie szybciutko złapać Robsa, który szukał swojej szansy w tej agresywnej potyczce. Natomiast też ten agresywny styl widzimy, że Shiro chce wywołać, wyczuć teraz, gdzie będą starali się zaatakować zawodnicy FaZe. Tylko to właśnie, przecież tutaj nie ma żadnych zakupów. Axil skraca sobie długą, twist złapany na fontannie. No i już momentalna decyzja o tym, żeby po raz kolejny spróbować pod bombsite'em dolnym. Ale na to wszystko bardzo ładnie przygotowany jest Inters i tutaj bez granatu błyskowego będzie bardzo ciężko. Tym bardziej, że namierzony Karrigan już wyeliminowany. Hobbit dokłada jeszcze jedną cegiełkę. Rain znowu piękna pestka, ale to jak na razie jedyny pozytyw, jeżeli chodzi o tą rundę. 3-0, kwestia czasu, no i już mamy wynik 3-0. Dokładnie. Za olbrzymią presję i dyktujesz warunki. Przekazujesz, że tutaj łatwo powrotu do walki nie będzie szukać. Szczególnie, że jest to mapa decydująca i każda runda ma olbrzymie znaczenie. Tutaj nie ma możliwości, tak jak FaZe miało możliwość na mapie Demira, żeby ponieść porażkę, bo w zapasie był jeszcze overpass. Tutaj zapasu nie ma. Ostatnie starcie to decydujące. I na razie tę rundę numer 4 lepiej otwiera Karrigan. Dlatego też zawodnicy FaZe mają tutaj świadomość tego, że trzeba odpowiedzieć bardzo szybko, wręcz błyskawicznie. Jest już ta przewaga, chociaż jeszcze Inters był w stanie odpowiedzieć, ale Karrigan odnajduje się teraz w tym wszystkim kapitalnie. Drugi frag na koncie tego zawodnika, no i zostaje tylko Inters oraz Shiro kontra czwórka rywali, ale za chwileczkę terroryści przyspieszą pod bombsite B i tam bez większych problemów
paczkę uda się oczywiście podłożyć, tym bardziej, że no AWP trzeba zachować na rundę kolejną. Trzeba troszeczkę poszanować tą ekonomię i właśnie taki obrazek nam się w tym momencie ukazuje, bo Interz i Shiro mają plan do zrealizowania w tym momencie taki, żeby ten ekwipunek na kolejną rundę zachować, co też będzie nominowało ich do tego, ażeby znowu zagrać się z pełnym wyposażeniem w rundzie kolejnej, a w szczególności, żeby ta snajperka mogła być w szeregach antyterrorystów. Ale niezwykle istotna była odpowiedź na pierwszym fullu i to jeszcze odpowiedź w miarę czysta, gdzie tylko i wyłącznie Robsa udało się zgarnąć drużynie Players, a więc pozostała czwórka te Akacze powinna zachować. No i tym samym może nam to zwiastować naprawdę wyrównane spotkanie, bo jeżeli na pierwszym fullu widzimy tę wysoką skuteczność, to zdajemy sobie sprawę, że tutaj tej dominacji, która dotychczas nas spotykała, być już nie powinno. Oczywiście, to przypuszczenia. Tutaj się na to pytanie, które nas nurtuje od dłuższego czasu. Na pewno jeszcze zawodnicy FaZe muszą urwać chociaż jedną rundę swojemu rywalowi, żeby faktycznie udało się doprowadzić do wyniku 3-3. No ale zobaczymy, czy ta sztuka się uda. Te nejdy na razie latają w kierunku bombsite'u tego dolnego. Natomiast jeszcze otwierających eliminacji nie widzimy. Robs próbuje, skanuje ten granat dymny. Natomiast nie znajduje swojego rywala i teraz jednak zawodnicy Players już nie korzystają z tej nadmiernej agresji. Będą czekali na swojego przeciwnika, ale też FaZe musi znaleźć dla siebie dogodny moment, żeby skutecznie zaatakować. A tu za chwileczkę Shiro, jako ta postać pierwszoplanowa, będzie miał okazję, żeby z łącznika zdobyć eliminację, ale proszę bardzo, Shiro jednak się pomylił. No tych błędów obserwowaliśmy sporo w wykonaniu tego zawodnika, jeżeli chodzi o mapę numer 1. Kolejna próba i znowu się nie udało. Axiom jednak kontruje, natomiast atakowany z dwóch kierunków i tak obił jeszcze Brokiego. Aż 91 punktów zdrowia mniej na koncie terrorysty. Twist wejdzie wprost pod celownik Hobbit, ale jednak przewaga wyposażenia daje się we znaki. No i w walce pozostaje już tylko i wyłącznie duet Interz na Fanny. A tak naprawdę tylko i wyłącznie na Fanny, a więc rezultat 3-2. Players bez pieniędzy. Czyżby szykowało nam się 3-3? No, na razie tutaj jest. Absolutnie jest ku temu szansa. Szkoda tutaj faktycznie, że Shiro niecelnie, bo wtedy na pewno zawodnicy FaZe musieliby pokombinować już agresywnie, by tak nie grali. Właśnie w tym momencie ta powtórka przed nami. No, ale tutaj widzimy, że gdzieś w kawałek tekstury trafił snajper ekipy Players. No ale 3-3, tak jak wspomniałeś, na wyciągnięcie ręki. Bomba tyka coraz szybciej. No na Fanny na pewno zachowa Tomem czwórkę, bo widzimy, że nie będzie miał okazji, żeby skonfrontować się ze swoim rywalem. No i teraz daję przykład, jak szukać tych zwycięstw. No i jestem ciekaw, czy kolejne może również zostać zdobyte tutaj w czasie zmagań ESL Pro Ligi. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że FaZe w pełni zdominowało te zmagania, jeżeli chodzi o Intel Extreme Masters Katowice, ale ta faza grupowa tutaj nie wyglądała tak kolorowo i z Players na samym początku też łatwego przeciwnika nie dostaje FaZe. No i pewnie gdyby tutaj się powinęła noga drużynie FaZe, to nie milkłyby głosy, żeby faktycznie zakontraktować na stałe JKS-a. Ale jest Rain i w tym momencie to ta piątka walczy o zwycięstwo na mapie decydującej, ale jednak podsadzka dobrze wykorzystana na Fanny otwiera nam tą rundę i już Players lepiej wchodzi, mimo iż to wyposażenie nie było najlepsze, tylko no właśnie podniesiony teraz jeszcze jeden karabin. Znowu zobaczmy, że na Fanny zmienia swoją pozycję i tu za chwileczkę mogą władować się w pułapkę zawodnicy FaZe, chociaż ładnie teraz poobijany Axil, ale on też przerzuca ten karabin do swojego kolegi z drużyny, tylko właśnie Hobbit od łazienek, ależ tutaj problemy, ależ tutaj wymiana tego ognia, troszeczkę pogubili się w tym wszystkim zawodnicy FaZe i zostaje sam Broki, który jest zaskoczony. Hobbit kończy nam to wszystko. Players oczywiście wykorzystując fakt, że wciąż są na prowadzeniu, że teraz już mają dobre wyposażenie, będą szukali dominacji, będą chcieli błyskawicznie
wykluczyć te błędy, które mogły się dotychczas pojawić w szeregach tej ekipy. I znowu poszukać dobrego dla nich rezultatu. I ta runda numer 7 nie zaczyna się źle. Hobbit za parę chwil z szansą, aby dołożyć trzeciego fraga, bo to on fragował tutaj w okolicach shorta. Podsadzony, za tym granatem dymnym przeciwnicy. Spore zamieszanie na bombsite dolnym. Broki niedostrzeżony, a Hobbit również na razie spokojnie może czaić się przy tym granacie dymnym. No i jeżeli timing pozwoli, to za parę chwil zrobi spore zamieszanie. Tak też się dzieje. Hobbit po raz trzeci, ale czwartego fraga nie zobaczymy w jego wykonaniu. Za to Axil na plecach i Robs mając 11 HP. To nie może się udać. No i znowu naprawdę spore problemy pod tym bombsite'em do Hobbita, bo to w dużej mierze zasługa właśnie tego zawodnika, że ta runda wpadła na konto drużyny broniącej 5-2. No i za chwileczkę chyba 6, bo Face bez pieniędzy, spłukane, ale może pójdą za przykładem swojego rywala i faktycznie tylko z tym jednym karabinem będą w stanie zaskoczyć. No i proszę bardzo, Robs dochodzi do głosu. Jest już przewaga dla drużyny Face, ale nadal ekipa Players jest stawiana w roli faworyta. No, bez dwóch zdań. Tutaj rezultat 6-2 będzie mniejszym zaskoczeniem, o ile w ogóle można by to nazwać zaskoczeniem, niż trzeci punkt dla Face, jeżeli chodzi o to ósme podejście na Fanny. Jednak nie poradził sobie z Karriganem. Ostatecznie nie udało się podnieść wyposażenia po rywalu, ale obserwujemy przewagę już dwóch zawodników, do tego Shiro jeszcze lekko poobijany, a cała ta sytuacja i ciężar rozgrywki zaczyna przenosić się nieco bliżej środka, pod banan i na bombside A, gdzie na razie tylko i wyłącznie Axil. Nie ma pewności, że Face zdobędzie trzeci punkt, ale są na to spore szanse i nadzieje, patrząc na to, jak dużą przewagę zdołali sobie już wypracować, a wciąż do końca 40 sekund. No jeszcze, zobaczmy, Rain, piękny frag. Axil musiał skapitulować, no ale jest Shiro, który w pojedynkę będzie starał się bronić przed swoimi przeciwnikami, chociaż jednak nie. Jednak Shiro ucieka i też czeka na ostateczną decyzję ze strony swojego rywala, ale widzimy, że już Broki podkłada tą bombę i w tym momencie ani Shiro, ani Inters nie wykazują inicjatywy, żeby ten bombsite odbijać. Czyli jednak Face poszło za przykładem swojego rywala. Skoro Players było w stanie wygrać tylko z jednym karabinem, to teraz Face pokusiło się o to, że im wystarczy jeden Galil i można rundę zwyciężyć. No i coraz ciekawiej zaczyna nam się to układać. No bo w końcu tak, wyrównane spotkanie. Wreszcie są momenty, w których nie ma przekonania, kto zdobędzie punkt. I na to czekaliśmy. I dla drużyny Players zachowanie tych dwóch karabinów jest niezwykle istotne, bo na Fanny nie ma pieniędzy. Gdyby jeszcze Inters miał zostać wyeliminowany, to też nie wygląda... Bardzo dobre wyposażenie, którym absolutnie będą w stanie przeciwstawić się swojemu rywalowi. Ale też tutaj już właśnie rozpoczyna się ta wojna nerwów. Zawodnicy obydwu formacji no mają świadomość, że to jest mapa numer 3. Tak jak Face po mapie pierwszej, wydawać by się mogło, że mieli wszystko pod kontrolą. Axil, ależ timing tutaj fantastyczny dla tego zawodnika. No to już jest 10. eliminacja. No i Axil nam się rozkręca, on tu powolutku razem z Hobbitem wyrastają na takie postaci pierwszoplanowe, które chcą grać agresywnie i rozstrzygać w pojedynkę losy poszczególnych rund. Ale kończąc tą myśl, może za chwileczkę, bo Rain mógłby być wyeliminowany. Axil już daje informację swoim kolegom, gdzie znajduje się jeden z rywali, ale cały czas sprawdza, czy przypadkiem gdzieś od placu nie próbują zaskoczyć go rywale, ale też, tak jak widzimy przez to, co dzieje się na minimapie, to troszeczkę w tym momencie Face zamknięte. Nie będzie miało zbyt wielu możliwości, żeby jeszcze starać się gdzieś przerotować, bo Axil za chwileczkę może wchodzić na plecy. Niby Twist to wszystko ubezpiecza, ale tutaj timing będzie absolutnie kluczowy, ale też 40 sekund na zegarze i jeszcze nie ma ostatecznej decyzji drużyny Face, gdzie będą atakowali, a tutaj decyzja może być tylko i wyłącznie jedna. To musi być atak pod bombsite B. Ale zobacz, jeszcze granat palący dorzucony. Jeszcze mają się czym bronić zawodnicy drużyny Players, chociaż teraz Broki. Ważna eliminacja, o tyle, że teraz w defensywie Monstera tylko i wyłącznie Hobbit, ale tutaj nie ma żadnego wsparcia. Broki raz jeszcze. Robs trafia, ale pozostaje w walce sam. 14 sekund do końca. Nie ma bomby. Od pleców jeszcze Axil. Ta pozycja może zostać sprawdzona. Robs nie podniósł tej bomby ostatecznie. Niesamowite. Nie ma punktu dla Face. Jeszcze, tak, jedną eliminację udaje się zdobyć, ale Axil, ten, który rozpoczął fragowanie, finalnie zdobył dwie eliminacje.
wytrzymał do samego końca i znowu prawego czasu zabrakło. Gdyby udało się tą bombę podnieść, no to tak, można byłoby tutaj upatrywać jego szansy w tej sytuacji. Natomiast Players wygląda dobrze i to trzeba przyznać. Players wygląda dobrze, Players łudząco wygląda podobnie do tego, jak prezentowali się na Mirażu. Kluczowe momenty starcia 1 na 1, 2 na 2 cały czas padają łupem drużyny broniącej. No i na razie dla Face sytuacja nie jest kolorowa, poniosą porażkę teraz i Players będzie walczyło o sukces na koniec pierwszej części tego spotkania. I kto wie, może rzeczywiście tutaj dominacja jeszcze się pojawić, bo Face w wielu przypadkach jest blisko, ale znowu brakuje wykończenia. Jeszcze 65 sekund tutaj. Bez pośpiechu drużyna terrorystów starają się kontrolować mapę. Ale Jaxil nie zamierza tutaj długo czekać, ta jego cierpliwość się kończy. Zaraz wychyli na długi, ale Robs na takie właśnie zagranie ze strony rywala czeka. Shiro otwiera rundę. Znakomicie to wszystko się układa. Players, agresja, ale cierpliwość. Bez zbędnego wychylania, po prostu kontrując zagranie rywala, ale bomba mimo wszystko zostanie podłożona i teraz trzeba ją utrzymać w sytuacji 3 na 5. No i trzeba wytrzymać tą presję, no i zobaczymy, jak długo będą w stanie jeszcze to wszystko zawodnicy Face wytrzymać. Broki rozpoczyna tutaj to fragowanie, chociaż to już drugi frag dla niego, ale starają się, dwoją się i troją w tym momencie zawodnicy Face. Shiro na plecy, Twist jest bardzo ważna konfrontacja, mocno Twist obrywa po głowie, ale Shiro wycofuje. Tutaj nie mają możliwości, żeby rozpocząć rozbrajanie tej paczki zawodnicy Players. No i mimo, że są w przewadze, mają ogromne kłopoty, żeby to wszystko domknąć. Twist z fragiem, Shiro zdobywa eliminację, ale jednak mogą odetchnąć z ulgą zawodnicy Face, bo rzutem troszeczkę nie dowierza w to, co się wydarzyło. No i widzimy, jakie to ma opłakane skutki. No bo tak jak mówisz, to była przewaga drużyny Players. Wydawać by się mogło, że wszystko mają pod kontrolą. Mają przewagę liczebną, a w tym momencie grają po prostu rundę z wybrakowanym wyposażeniem. Są zmuszeni do tego, żeby zagrać tutaj rundę Force. No i Robs na blisko będzie miał szansę, żeby złapać Hobbita. Tak też się dzieje, nie myli się. W bardzo ważnym momencie jest szansa na złapanie kontaktu. Jest szansa na 6 do 5. I oni tę szansę będą starali się wykorzystać. Jeszcze podsadzka, raid ze sprayem łapie Exila. Co prosto w głowę, Robs domyka to wszystko z okolic Monstera. Robs raz jeszcze i tylko Interz, ale to na moment 6 do 5. Pieniędzy po stronie defensywnej nie ma. 6 do 6 może stać się faktem, bo tutaj tylko i wyłącznie czysta runda ekonomiczna, jeżeli chodzi o Players. I zobacz do takiego momentu, że za chwileczkę możemy być świadkami remisu i jeszcze na zwycięzcę pierwszej połowy będziemy musieli troszeczkę poczekać. Runda numer 12 się rozpoczyna, no ale też już rozpędzają się zawodnicy Face. No i atak pod bomb side B to jest najlepsza opcja z możliwych, bo tutaj w tym momencie tylko i wyłącznie Hobbit. Ale też już leci im dobrze dorzucony ten koktajl Mołotowa, który za chwileczkę będzie miał tutaj szansę, a jednak nie, jednak się odbija gdzieś od daszku. Tylko ale że nie Rain był konieczny. Przygotowany na to wszystko. Tak jest, to nie było konieczne, a Karrigan otwiera sobie drzwi. No i oczywiście bez większych problemów. Taka runda wpada na konto drużyny Face. Mamy, trzeba wygrać, a to jest jednak kolejny full. Może i faktycznie AWP po stronie drużyny Players brakuje. Dlatego też jestem ciekawy, jak teraz będą chcieli ustawić się pod tą defensywę, ale już widzimy, jest agresja w okolicach mida, po raz kolejny w tym momencie Shiro skraca sobie długą, a zawodnicy Face nie zaskakują nas w żaden sposób, jednak znowu będą starali się kierować w okolice bombsite B, chociaż teraz wycofanie Twist w okolicach fontanny czeka na te skróty, no i zobaczymy, czy finalnie doczeka się wychylającego któregoś ze swoich rywali, ale już Axil też cofa do toalet. Za skałką schowany Shiro, więc na razie na eliminację w rundzie numer 13 musimy jeszcze chwilkę poczekać. Ale blisko Hobbit ze sprayem nie poradził sobie z Rainem i to jeszcze w sytuacji, w której Rain nie powinien mieć najmniejszych szans. Axil i Shiro pozostają we dwójkę w okolicach długiej i na tym trzeba będzie się teraz skupić. Ale widać, że Face planuje uderzyć na A i tak szczerze mówiąc to nie mamy szansy na to, aby poszukać tutaj sukcesu, jeżeli tylko nie popełnią błędu. Karrigan dostrzega Shiro, ale ten jednak nieco lepszy. Wyrównanie i 35 sekund do końca. Axel jednak wejdzie wprost po celownik Twista, ten bez najmniejszego problemu.
No i teraz zobaczymy, jak finalnie będą chcieli rozstrzygnąć ten atak zawodnicy Face. Dobrze wcelowany na Fanny, może będzie miał szansę, ale nie ma takiej możliwości, bo Robs ma wyregulowany celownik do granic możliwości. Inters jeszcze z jednym, Inters z drugim. Czy będzie coś z tego więcej? Niestety nie, bo Broki odpowiada. No i jest Shiro, który miał szansę, żeby złapać twist. Face wygląda zdecydowanie pewniej. No i tak jak mówiłem, tutaj sukces na koniec pierwszej części spotkania, nawet rezultat 9-6 dla Face jest możliwy. A to jest już wynik naprawdę solidny, jeżeli chodzi o atak na overpassie. Absolutnie tak, tutaj po stronie atakującej 9 rund. Tylko mimo wszystko też drużyna players w ataku będzie drużyną groźną, będzie drużyną skuteczną i to też jest taki rezultat, do którego absolutnie będą mogli wracać. To nadal nie będzie sytuacja beznadziejna, chociaż no dla Face może to być taki odpowiedni motywator, który nakieruje ich na właściwe tory, żeby domknąć to spotkanie wynikiem 2-1. Troszkę nieobecni na mapie numer 2 i teraz nieobecni w tej rundzie, ale jednak jest Broki, który dwukrotnie ratuje w tym momencie swoich kolegów z drużyny. Broki po raz kolejny, Inters z odpowiedzią, no ale dalej to jest przewaga drużyny Face, chociaż Karrigan bardzo mocno bity. Próbował jeszcze szukać tej eliminacji zawodnik formacji defensywnej, nie udało się. 3-2, 45 sekund, Axil z Ether Diglem za parę chwil może namierzyć, bo już na pewno usłyszał jednego z przeciwników, chociaż stara się grać tutaj na czas, wykorzystać element zaskoczenia i złapać ten odpowiedni kąt. Co z tego wyjdzie? Obija Twist, ale jednak ten górą i tylko Inters w walce, ale Inters w jakiej walce? Trafił w Reina. I złapał Reina, który miał najwięcej HP w tym momencie, dlatego Inters jest na pewno w bardzo dogodnym położeniu. 20 sekund na zegarze, Karrigan 2 HP, Twist 22, więc Inters może być cichym bohaterem swojej drużyny, ale nie chcą tutaj popełnić niepotrzebnego błędu terroryści. Zobaczmy, co robi Inters. Twist strzał prosto w głowę, Karrigan nie potrzebny. Nad tym błyskawicznie trzeba będzie popracować, bo players, jak widzimy, z każdej okazji, która się nadarza, potrafi korzystać. Ale o tym też wspominaliśmy. Wreszcie wyrównana walka i to nam się może podobać. Te emocje, które dostarczane są przez zawodników, to jest to, czego potrzebowaliśmy po tych dwóch dominacjach 16-5, 16-4 na pierwszej i drugiej mapie. No ale przecież to była sytuacja 3-1. Inters tylko i wyłącznie z tym pistoletem. No i jeżeli to się zakończy jakimś wynikiem 16-14, to faktycznie w dużej mierze jego zasługa, ale na razie 7-7 i czekamy na to, żeby wyłonić tego jednopunktowego zwycięzcę pierwszej połowy. Na razie stan rywalizacji wyrównany, 4-4, Rain już nie pofraguje, chociaż on, jeżeli chodzi o zdobywanie eliminacji, to na razie ma ich na koncie tylko 6 i zamyka tabelę. Jedną więcej ma Twists, no a w szeregach drużyny players Axil, ten, który tych eliminacji ma na razie najwięcej, bo aż 12, chociaż Hobbit 11 fragów, Inters również 11, no ale zobaczmy, czekamy na kolejne fragi, bo to już tylko i wyłącznie 31 sekund na zegarze. Dorzucone granaty, Shiro ze snajperką reaguje, łapiąc Twista, do tego jeszcze wsparcie na Faniego. Ten atak nie powinien się powieść, no chyba że teraz coś niezwykłego zaprezentuje jeden z zawodników formacji ofensywnej, ale nie. To ustawienie było po prostu Jesteśmy, moi drodzy, po tej króciutkiej przerwie, no i tutaj można by powiedzieć, że uczucia mamy mieszane, jeżeli chodzi o finalne rozstrzygnięcie tego pojedynku. Czy runda pistoletowa numer 2 rozjaśni nam troszeczkę tą sytuację? Bardzo, bardzo możliwe, ale gdy wpadnie ona na konto drużyny players, to może być taki motor napędowy do tego, żeby oni się już nie zatrzymali, żeby domknęli tą mapę na swoją korzyść i finalnie spotkanie wygrali wynikiem 2-1. No i oczywiście tego będą szukali, ale już za parę chwil Robs chce stanąć im na drodze. I będzie miał okazję, aby to zrobić. Do tego Broki w asyście. Robs już wie, Robs już widzi. Trafia prosto w Shiro. Przewaga wybudowana, ale teraz jeszcze trzeba będzie ją utrzymać. A z tym jest problem na Fanny Axil. Ależ synchronizowali się, szukając tych fragów. No i na bombsite pozostaje tylko Karrigan, ale ten na razie nieskuteczny. Ostatecznie łapie Interza. Bomba wciąż nie może zostać podłużona. Karrigan raz jeszcze na Fanny. Mamy 2-2. Czasu sporo. Axil i teraz Twist. Czy on sobie poradzi w tym klaczu 1-2? Zobaczmy. Twist blisko, bardzo blisko i trafia Twist. Dwa fragi. Kolejny klacz, który mamy okazję dzisiaj obserwować. No tutaj teraz Karrigan i Twists, ależ się popisali, no kapitalna dyspozycja strzelecka,
Robs tutaj przechytrzył swojego rywala, natomiast no tu Carrigan, ten drugi frag na Hobbicie, to było coś niesamowitego. Tutaj Nafani może mieć troszeczkę do siebie pretensji, bo jednak te pierwsze kule Twistsa niecelne, ale również zawodnik ekipy Players nie popisał się w tym momencie. On też na razie, można by powiedzieć, nie błyszczy, bo ma tyle samo eliminacji co Rain, tak więc można by powiedzieć, że tutaj ci zawodnicy, jeżeli chodzi o tą decydującą mapę, się szczególnie nam nie wyróżniają. Zobaczymy, może jeszcze będą mieli swoje momenty. No i 8 do 8. Wszystko, czego oczekiwaliśmy, panie Radku, się pojawia. Jest wyrównana walka. Jest napięcie. Zwyciężane klacze. Sytuacje nieoczywiste. No i właśnie za to kochamy Counter-Strike Global Offensive. No to jeszcze do pełni szczęścia brakuje nam jakichś dogrywek. Kto wie, jak to wszystko się jeszcze potoczy, ale na razie patrząc przez pryzmat tego, jak to spotkanie się układa od samego początku, to faktycznie dostajemy wyrównany bój, ale teraz Rain dochodzi do głosu. Oczywiście zdobycie tych eliminacji, no to nie było bardzo trudne zadanie, tym bardziej, że rywale żadnych zakupów nie poczynili, tak więc brak kevlarów nominowało Raina do tego, żeby szybciutko te eliminacje pozdobywać i finalnie bez żadnej straty. Tylko, albo i aż, wiele zależy od tego, w czyich rękach jest ten pistolet, ten karabin. Akurat Shiro pokazywał nieraz, że potrafi zamieszać, chociaż on rzeczywiście zdecydowanie lepiej radzi sobie z AWP w dłoniach. Ale Players ma plan, aby przejąć kontrolę nad środkiem, a na długo, już za parę chwil, powędruje Robs, powędruje również i Rain. Oni też dosyć agresywnie ustawieni, skracając dystans do przeciwnika. Jestem zatem ciekaw, co ostatecznie wydarzy się na przestrzeni tych kolejnych sekund, bo powinniśmy oczekiwać sporego zamieszania, jeżeli chodzi o kontrolę długiej. Rain jednak nie prawie pracuje z Nafanim. Nafani jeszcze ze sprayem, ale Shiro, on błyskawicznie wspiera. No i tutaj miał być element zaskoczenia, ale chyba w szoku w tym momencie zawodnicy FaZe, no bo widzieliśmy, że bardzo łatwe dwie eliminacje zdobył zawodnik, przepraszam, no tu jedną zdobył Nafani, a jedną tak naprawdę Shiro, ale finalnie dla samej ekipy Players, no tutaj te eliminacje wpadły dość łatwo, dlatego teraz cała ta defensywa musi opierać się na pozostałej trójce drużyny FaZe. Ciekawe, czy jeszcze będą w stanie zaskoczyć, no bo ładują się w tym momencie terroryści pod bombset, który jest pilnowany przez Carrigana i Twistsa, tylko cały czas przewaga tego wyposażenia może zaprocentować, chociaż bardzo ładnie Twists. No i Carrigan na blisko, może zaskoczyć, jest jeden, jest drugi, no niewiele zabrakło. Gdyby Twists nie został tak szybko wyeliminowany, to jeszcze faktycznie byłyby tutaj szanse, żeby powalczyć. No ale Broki coraz bliżej tego bombsite'u, no i też może się tego nie spodziewać, ale jednak teraz strzelecko troszeczkę zabrakło, obił moc. No i 9 do 9, jeszcze raz z fullem, ale bez snajperki, tylko ze scoutem u Brokiego. Twist występujący z Famasem. Nie wygląda to źle, jak najbardziej. Z takim wyposażeniem można szukać sukcesu. Zaraz przekonamy się, jak odpowiadała będzie strona terrorystów, która dotychczas prezentowała się z naprawdę dobrej strony pod względem planu. Bo udało się odpowiedzieć już na pierwszym fullu i to nie po raz pierwszy, bo to samo również robili w czasie zmagań na poprzednich mapach. Tylko na wchodził full, pojawiała się odpowiedź. A przecież w czasie rozgrywek ESL Pro League widzieliśmy już spotkania, które na samym początku były dominowane. 6 do 0, 7 do 0, 8 do 0, a potem błyskawiczne powroty. Tutaj szans na taką dominację na samym wstępie nie otrzymaliśmy, ale za to otrzymaliśmy bardzo jednostronną pierwszą i drugą mapę, więc jesteśmy zadowoleni, że ta trzecia wygląda już zupełnie inaczej, bo tutaj cały czas duża niepewność, kto wygra. A Shiro chce udowodnić, że to jego drużyna ma sięgnąć tutaj po sukces. Jeszcze Broki, gdyby to była WP, miałby eliminację. Oczywiście, że tak, ten frag zostałby zdobyty, natomiast jest tam teoretyczna przewaga drużyny Players. Udało się zdobyć tą pierwszą, otwierającą eliminację, natomiast mocno ucierpią na Fanny i w tym też momencie jest zmiana decyzji. Już przez łącznik wycofują
Zawodnicy razem z bombą na plecach Ushiro pod bombsite górny. Tutaj ustawiony jest Rain, który będzie elementem zaskoczenia. Doskonałe granaty błyskowe nie sprawdzają pozycji Raina. Rain z dwoma fragami. No i tutaj bardzo ładnie, co prawda podobijał swoich rywali, ale takich zawodników też potrzeba. Musieli podkładać tą bombę na raz. Rain w tym momencie już cztery fragi na swoim koncie posiada. No i tu... jest o krok bliżej, a zaraz może być nawet o dwa albo i trzy. Bo jeżeli players teraz nie da rady, oni są bez pieniędzy, a już teraz tylko dwa Kacze i Galil. Na Fanny z Desert Eagle, TEC-9 w dłoniach Hobbita, niewiele granatów, a więc całe wyposażenie przemawia za drużyną defensywną. Ale czy wykorzystają swoją szansę? Zwróćmy na to uwagę. Tutaj Karigan otwiera nam to fragowanie, ale Hobbit tam blisko, to jest tym TEC-iem z jednym, ależ teraz! Rain w szoku, Hobbit, co zaczarował w tym momencie, ale nie spodziewał się, że jeszcze Broki będzie blisko tej sytuacji i na szczęście był w stanie szybko odpowiedzieć. Robs agresywnie pod długą, ale na razie pod jego celownik żaden z rywali się nie ma zamiaru zbliżyć. Cały czas otwarta sprawa tego, kto sięgnie po zwycięstwo w rundzie numer 20, ale tak jak powiedziałeś, jeżeli to nie będzie drużyna Players, no to FaZe ułatwi, odgrodzi sobie tutaj tą przeprawę, żeby dokończyć to spotkanie z dobrym dla siebie rezultatem, wygrać mecz wynikiem 2-1. Ale to jest sytuacja 3-3 i wojna nerwów, którą zobaczymy, czy wytrzymają zawodnicy Players, czy jednak ekipa FaZe pokaże nam tutaj nerwy ze stali. I decyzja o tym, żeby zaatakować bombsite B, to jest decyzja najlepsza z możliwych. Jeszcze 30 sekund, Twist, czy może Inter, dostrzeżony cień i ten cień daje w tym momencie przewagę. Twist wykorzystuje ją, łapiąc Interza. Jeszcze Robs podejdzie na plecy, Shiro mocno obity. No i wydaje mi się, że FaZe mimo wszystko tego punktu powinno poszukać. Wiele zależy od ustawienia formacji ofensywnej, ale ta pozycja Robsa nie zostanie sprawdzona. Tak się wydaje, dokładnie. A więc tylko Shiro. Nie spodziewają się tutaj, wielkie brawa, Robs do samego końca wytrzymał cały czas. Zmierzał w kierunku swojego rywala i Rob skończy nam to wszystko. No i jednak ryzyko zostało. Dwudziesta pierwsza runda na naszych ekranach. No i Players próbuje tego standardowego zagrania, które już nieraz ratowało im rundy, a więc tak zwane Hero AK. Shiro tylko i wyłącznie on za kaczem. Dobry zakup, o ile oczywiście będzie w stanie szukać eliminacji, jak Hobbit na razie z problemami, ale jednak Brokiego udało się wyeliminować. Axil już wspiera Hobbit raz jeszcze, ale świetnie poradził sobie w tej niełatwej sytuacji. Rain ma MP9, atakowany z dwóch kierunków, może mieć olbrzymi problem Rain i rzeczywiście te problemy się pojawiają, ale jeszcze Twist chce ratować tę sytuację. Rain po raz drugi, robi się coraz bardziej gorąco, coraz bardziej ciekawie. Shiro i Twist i jeszcze teraz Twist po raz kolejny. Drugi frag w jego wykonaniu i tylko Inter pozostaje w walce. No i zobaczmy tutaj drużyna FaZe górą w tym starciu. Shiro czeka na podejście ze strony rywala, ale widzimy, że FaZe już na środku agresji nie będzie stosowało. To jest próba spokojnego, cierpliwego wyczekiwania na ruch ze strony przeciwnika. Oni też nie mogą ryzykować, bo mimo wszystko sytuacja ekonomiczna po ich stronie wygląda bardzo słabo. Przegrywają teraz. Niewielki bonus finansowy, bez możliwości, aby zagrozić. I przewagę, którą mają, wynik 12-9, błyskawicznie mogą stracić. To może być rezultat remisowy, jeżeli tylko Players wygra to 22 starcie i potem bezbłędnie poradzi sobie z Forcem i Eko. Bo prawdopodobnie w taki sposób to wszystko miałoby zostać rozegrane przez FaZe. To jest naprawdę niezwykle istotny moment. Na Fanny jednak sobie nie poradził. Rain było blisko, aby pojawiły się dwa fragi w jego wykonaniu. No i teraz Rain zrobił naprawdę dobrą robotę. Niewiele brakowało, żeby faktycznie druga eliminacja wpadła również na jego konto, ale już wiedzą, jak mają się w tym momencie ustawić zawodnicy FaZe. Wiedzą, gdzie mogą się spodziewać swojego rywala. To też ustawienie dwójkowe pod A, dwójkowe pod B i czekają na swoich przeciwników, antyterroryści. Broki agresywnie w tym momencie na naszych ekranach
szuka swojej okazji i będzie miał za chwileczkę szansę, żeby złapać Hobbita. Bomba bardzo niewygodnie upada. Oj, kłopoty, kłopoty drużyny Players, jeżeli Shiro nie odpowie, ale jest odpowiedź od niego bardzo szybka, błyskawiczna, tylko no właśnie czasu było na tyle dużo, żeby i Twists, i Robs przerotowali na swoje pozycje, grają agresywnie, Inters bez fraga, Trojo, no jednak Robs, jednak Twist, jeszcze Karrigan na plecy, no i numer 23, bo finanse im na to nie pozwalają. Zobaczmy, atak w pierwsze tempo, no i tutaj Broki będzie szukał swojej okazji. To chyba nie najlepsza decyzja, żeby w tym momencie wychylać Axil, no właśnie, popełnia błąd i po raz kolejny jeszcze błąd popełnia Inters, a Broki rozpoczyna świetnie, kapitalnie, fenomenalnie. Już daje znać swoim kolegom, że panowie, możecie grać agresywnie, to musi być atak pod bombsite'em B. Robs 20, 21 eliminacji, no i w tym momencie już mamy po wszystkim. Drużyny Players. Ale tutaj bez snajperki, ta w dłoniach Brokiego, podejście na środek i na tym środku zaraz konfrontacja. Broki, on nie zamierza rezygnować, chce z tą snajperką poszukać fraga otwierającego i może mieć na to spore szanse, tak się dzieje. Brakuje w walce na Faniego, on już drużynie Players nie pomoże. No ale ja już mam wrażenie, że Broki naprawdę czuje się bardzo komfortowo i znowu mamy taki obrazek. Gra Robs bardzo dobrze, 20 eliminacji, Broki 20 fragów i face. Po prostu wygląda bardzo dobrze. Oczywiście nie zapominamy tutaj o Karriganie, o Reinie. Oni mieli swoje momenty. Też grają naprawdę bardzo solidne spotkanie. Twists również w kluczowych chwilach, przede wszystkim w tej rundzie pistoletowej, dał od siebie bardzo wiele drużynie. I trzeba tutaj śmiało powiedzieć o tym, że po zmianie stron gra cała ekipa FaZe. Podczas pierwszej połowy troszeczkę brakowało Reina. On tam miał tych eliminacji bodajże tylko 7. Nie, przepraszam, 6. No ale widzimy, po zmianie stron już dogania swoich kolegów z drużyny, 14 do 9, no i to nie wygląda dobrze, to naprawdę nie wygląda dobrze, oczywiście mówię tutaj pod kątem drużyny Players, bo oni za chwileczkę będą wychylali prawdopodobnie celownik Twista. No widzieliśmy, jak byli w tym momencie ustawieni antyterroryści, nie ma podjazdu, nie ma o czym mówić, 15 stron. FaZe nie popełnia błędów, oddana tylko i wyłącznie jedna runda i nie wydaje mi się, żeby tutaj pozwolili swoim rywalom na jeszcze coś więcej do ugrania. To prawdopodobnie za chwileczkę będzie po spotkaniu. Rain teraz z fragiem na Fani. No, ma 7 eliminacji, ale śmiało można powiedzieć, chłopak po prostu ma pecha. Za każdym razem, kiedy stara się wychylić na środku, aby cokolwiek zmienić, ktoś już na niego czeka. W tej rundzie Rain. Tak. Poprzedniej czekał Broki i to już nie pierwszy raz, a kiedy spojrzymy na fragi otwierające, no to w tym momencie na Fani ma aż 4 fragi oddane rywalowi w tych duelach. Reign domyka to od pleców, Inters wyeliminowany, w walce Shiro Axil, ale to nie jest walka, to jest bardzo nierówna gra, bo FaZe pod każdym względem w defensywie w tym momencie jest po prostu skuteczniejsze. Jeszcze na samym początku po zmianie stron wydawało się, że cokolwiek dobrego może się tutaj wydarzyć. No to teraz już wiemy.